Zastanawialiście się kiedyś, czy picie i nałogowe palenie może przeszkadzać w byciu geniuszem matematycznym? Jeżeli tak, to zapraszam do poznania postaci Stefana Banacha. Stefan Banach, urodzony 30 marca 1892 roku w Krakowie, był niewątpliwie jednym z najwybitniejszych polskich matematyków. Już od dziecka przejawiał ponadprzeciętne zdolności szybkiego myślenia oraz liczenia, a w szkole jedynym przedmiotem, który go interesował, była matematyka. Stefan Banach przez całe swoje życie nie poznał matki, z ojcem miał bardzo mało kontaktu i tak naprawdę wychowywała go pokojówka. Ojciec Banacha obiecał matce, że ten zajmie się nim tylko i wyłącznie do czasu, kiedy Banach zda maturę. No i tak też się stało, bo w 1910 roku, czyli w roku, w którym Banach zdał maturę, jego ojciec przestał go dofinansowywać. Jeszcze w tym samym roku wyjechał do Lwowa, nie mając przy sobie nawet grosza. Nie studiował on jednak, jakbyśmy mogli myśleć, matematyki od razu, jednak studiował technikę, ponieważ myślał, że matematyki już nie da się rozwinąć w żaden sposób i nie warto się nią już zajmować. Banach tak naprawdę nigdy nie skończył formalnie żadnych studiów matematycznych, bo uważał, że uczenie się formalnie czegoś, co on już umie, jest bez sensu. W 1915 roku, czyli kiedy Banach miał 23 lata, pewien inny znany matematyk, Hugo Steinhaus, szedł sobie przez krakowskie planty. Usłyszał dwóch młodych chłopaków, którzy rozprawiali o matematycznych rzeczach, o których tak naprawdę mogliby rozmawiać profesorowie. Tymi dwoma chłopakami, jak można się domyślić, był Banach oraz jego kolega, który nazywał się Witold Wilkosz. Mimo nieukończenia żadnych studiów matematycznych, Banach w 1920 roku uzyskał stopień doktora w matematyce. Dwa lata później uzyskał habilitację i jeszcze w tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym. No i po 5 latach stał się już profesorem zwyczajnym. Jedną z ciekawszych rzeczy, o których możemy porozmawiać a propos Stefana Banacha, jest pewne miejsce, a konkretniej kawiarnia szkocka. Była to kawiarnia, która znajdowała się we Lwowie, w której Banach razem ze znajomymi spotykał się i rozwiązywali różne zagadnienia matematyczne. Co ciekawe, robili to przy alkoholu oraz przy papierosach. Co ciekawe, nie posiadali oni żadnego zeszytu, w którym pisaliby wszystkie swoje twierdzenia, wszystkie zagadki, które rozwiązywali, ale pisali oni po marmurowym stole, przy którym zawsze siadali. No i pod koniec dnia zawsze przychodził kelner, który zmazywał wszystkie te zapiski. Żonę Banacha, Łucję, bardzo irytowało to, że Banach wraz z kolegami piszą po stołach i zdecydowała się kupić im zeszyt. No i w ten oto sposób powstała Księga Szkocka. Działo się to na przestrzeni lat 1935 oraz 1941. W Księdze Szkockiej zawierało się 193 zagadnienia matematyczne i wiele z nich jest nadal nierozwiązanych do dziś. No i tutaj taka ciekawostka, ponieważ Stanisław Mazur, czyli jeden z przyjaciół Banacha, zwykł na swoich wykładach matematycznych często brać jakieś twierdzenia od profesorów, którzy wyszli z jakimiś innowacyjnymi twierdzeniami i robił to mniej więcej w taki sposób. Tutaj mamy, proszę, dowód profesora XY na temat taki i taki. Muszę powiedzieć, że to jest bardzo ciekawe twierdzenie. Niemniej jednak dowód tego twierdzenia jest bardzo brzydki i my z Banachem w 1937 robiliśmy to tak. I w tym momencie pan profesor Mazur pisał na tablicy kilka wierszy obliczeń i w ten oto sposób wszystko stawało się jasne i całe twierdzenie było już tak naprawdę udowodnione zdecydowanie łatwiej. Także tak naprawdę można by odnieść wrażenie, że Banach wraz z kolegami wiedzieli o matematyce naprawdę wszystko. Istnieje jeszcze jedna ciekawa historia, mianowicie w 1939 roku John von Neumann dał Banachowi czek, na którym była napisana tylko jedynka i powiedział mu mniej więcej coś takiego, że może dopisać tyle zer, ile chce, ale ma wyjechać z nim do Ameryki, by tam prowadzić dalsze swoje badania. Banach mu na to odpowiedział, że to za mało, by opuścić Polskę. Jest też druga hipoteza, że powiedział, że to za mało, by opuścić Lwów. Dwa lata później, w 1941 roku, Stefan Banach został karmicielem wszy, ponieważ Lwów był pod okupacją i to była tak naprawdę jedyna droga, aby Stefan Banach dalej mógł żyć. Ponieważ karmiciele wszy to były takie osoby, które
no, mimo wszystko mogły dalej funkcjonować w mieście. W 1945 roku natomiast Banach zmarł na raka płuc ze względu na to, że nałogowo palił przez większość swojego życia. Takim głównym dorobkiem Stefana Banacha była analiza funkcjonalna, która wprowadzała bardzo wiele uproszczeń do aktualnej matematyki. Oraz również coś takiego, co nazywa się przestrzeniami Banacha. I to by było w sumie na tyle w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że coś wynieśliście z tego filmu i że ta troszeczkę inna konwencja Wam się również spodobała. Myślę, że historie takich matematyków, szczególnie polskich, są bardzo ciekawe i warto je znać. No i w sumie to by było tyle. Trzymajcie się, cześć i do następnych filmów.